Już od soboty od rana ruszą prace na Kazimierzu. Wcześniej w nocy z 22 na 23 marca przymknięta dla ruchu zostanie ulica Stradomska od ulicy Dietla. Na ulicy Krakowskiej rozpocznie się zrywanie torowiska oraz płyt torowych, w których osadzone są szyny. Wyciąganie szyn z komór torowiska, również likwidacja płyt. Również to, co jest pod płytami, czyli w tym momencie warstwa betonu i to musimy tam warstwę skuć. To są te prace, które generują hałas. Później będzie już dużo ciszej, ponieważ wykonywanie nowych nawierzchni betonowych i nowych torowiska jest już dużo ciszej. Zamknięta zostanie też przebudowywana sama ulica Krakowska oraz most Piłsudskiego, zarówno dla ruchu pieszego, jak i kołowego. Ruch zostanie skierowany na ulicę Starowiślną, część ulic przyległych do ulicy Krakowskiej będzie ulicami dwukierunkowymi, tak jak ulica Augustiańska, która jest w tej chwili ulicą jednokierunkową, więc zniknie część miejsc do parkowania. Natomiast oczywiście mamy dla mieszkańców ofertę nowe miejsca do parkowania na ulicy Dietla, na placu Wolnica, gdzie stosunkowo duża ilość miejsc do parkowania i to powinna być naprawdę znacząca ulga dla mieszkańców oraz dedykowane dla mieszkańców tego obszaru miejsca na parkingu kubaturowym koło kolei. Na moście rozpoczną się pierwsze prace związane z frezowaniem nawierzchni i będą sukcesywnie przesuwały się w kierunku ulicy Dietla. Od maja będzie zwężenie na ulicy Dietla, około 10 maja, kiedy tą część od strony Wawelu zamkniemy. Ją chcemy realizować, powiedzmy, do końca miesiąca sierpnia. Od września później rozpoczniemy drugą stronę, czyli od strony krakowskiej. Równolegle na moście rozpocznie się demontaż starej sieci trakcyjnej i rozbiórka samego obiektu. Cały teren budowy zostanie wygrodzony. Zmieni się charakter tej ulicy, to znaczy będą znacznie poszerzone chodniki w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Także nie będzie ruchu na wprost z ulicy Krakowskiej w ulicę Stradomską. Także ulica Krakowska stanie się raczej ulicą lokalną, przestanie mieć charakter ulicy tranzytowej. Dziś od samego rana na ulicy Krakowskiej wykonywany jest pomiar hałasu. Zgodnie z założeniami kontraktu wykonujemy badania wibracji i hałasu przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu. Wszystko wskazuje na to, że za 10 miesięcy ulica Krakowska stanie się osią komunikacyjną Kazimierza. Wedle zapewnień wykonawcy przejezdność dla tramwajów powinna być zapewniona nawet po 8 miesiącach. Wiadomo, że ciągi piesze będą jeszcze realizowane podczas uruchomienia ruchu tramwajowego.